Polski Sejm znowelizował ustawę o oświacie, na mocy której od września 2014 roku z bezpłatnych podręczników skorzystali uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych. Od 2017 roku wszyscy uczniowie podstawówek i wtedy jeszcze istniejących gimnazjów. Na zakupy państwo przeznaczyło 3 miliardy 800 milionów złotych. Dzisiaj telewizja Orion pyta się, co dzieje się w zasadzie z mało zniszczonymi książkami, które są wymieniane co 3 lata na nowe? Programy wszelkiego typu wsparcia, które dedykuje rząd do szkół, do samorządów, są wartościowe, natomiast no bez wątpienia by trzeba było przemyśleć, czy po 3 latach faktycznie podręczniki są na tyle zużyte, że już przestają być w obiegu i należy je niszczyć, ma przeznaczać na makulaturę. Słusznie pan zauważył, że też książki się bardzo mało różnią, dlatego my książki, które jakby zostają, są u nas w klasach i nauczyciele korzystają z nich podczas lekcji, natomiast książki, które dzieci dostają dla siebie, trzymają w domu i w taki sposób dzieci w ogóle nie noszą podręczników, żeby odciążyć ich tornistry. Ale my pytamy, co szkoła robi z książkami po 3 latach? Co 3 lata się zmienia? Na razie jeszcze, ja powiem szczerze, jestem dopiero 5. rok dyrektorem, więc u mnie ta zmiana podręczników jest dopiero pierwszy raz, więc te, które dostaliśmy, więc są w salach, a dzieci jakby mają w domu swoje podręczniki, które są jakby zakupowane specjalnie dla nich. No być może tutaj wystarczyłoby, żeby rząd właściwie przemyślał właśnie dedykowanie, trwałość takiego podręcznika, czy jednak po 3 latach musi być niszczony, czy jednak może być to dłuższy okres, ewentualnie pewne decyzje przekazać samorządom.